Jest czwartek, 15 kwietnia. Sonia Kobylańska-Jóźwik. Roman Wawrzyniak. Witamy Państwa w szóstym dniu żałoby narodowej. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia. Nie żołnierze Rzeszy Niemieckiej w 1943 roku, a trzech polskich robotników rok wcześniej odkryło zbrodnię katyńską. Dziś w klubie osiedlowym Krąg odbyło się spotkanie z jednym z nich. Poznaniak Teofil Rubasiński opowiedział dziś o tym, co wówczas zobaczył. Prawda nie mogła się przebić przez mur zakłamania. To nie Niemcy, a trzech polskich robotników przymusowo pracujących dla Rzeszy Niemieckiej odkryło prawdę o zbrodni dokonanej w Lesie Katyńskim. Wśród nich był poznaniak Teofil Rubasiński. Dziś w klubie osiedlowym Krąg kilkadziesiąt osób wysłuchało jego opowieści o tragicznym odkryciu. Z zachodu jest Dniepr, tutaj jest ten płot. Za płotem, obok którego pracował pan Teofil, znajdowały się groby pomordowanych Polaków. Odkryliśmy groby majora, kapitana. Krzyżeśmy postawili, tutaj poszła druga grupa, postawiła drugi krzyż. O swoim odkryciu poinformował władze niemieckie, które jednak w 1942 roku jeszcze nie zareagowały. Dopiero rok później hitlerowskie Niemcy ujawniły stalinowską zbrodnię i ogłosiły odnalezienie zwłok polskich oficerów. Podkopaliśmy. Dzisiejsze spotkanie, zaplanowane z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, nabrało nowego kontekstu po tragicznym wypadku samolotu prezydenckiego. Pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy. Do początku lat 90. ubiegłego wieku władze ZSRR i PRL usiłowały tuszować zbrodnię katyńską. Pomimo prób zmiany historii, pamięć o pomordowanych w Lesie Katyńskim przetrwała. Ja jako był nauczyciel historii miałem świadomość, że to jest rzecz, którą ciągle trzeba było przemycać w sposób mniej czy bardziej jawny. W 1940 roku z rozkazu Stalina strzałem w tył głowy NKWD zamordowało ponad 20 tysięcy polskich oficerów, naukowców i lekarzy. Masowe groby odkryto w 8 miejscowościach, m.in. w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Radosław Śledziński, Puls Dnia.